Naciśnij przycisk subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy nowych materiałów. Zapraszam. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym, wyjątkowym odcinku specjalnym Show Testuję. Nazywam go celowo odcinkiem specjalnym, bo będzie to nieco inny materiał niż zwykle. Materiał spokojniejszy, materiał, w którym nie będę rozmawiał o pojemności bagażnika samochodu, nie będę rozmawiał o jego funkcjonalności, ale będę się cieszył samochodem, będę się cieszył interakcją z tym samochodem, będę się cieszył pięknymi widokami i piękną pogodą, bo tego dzisiaj mi nie brakuje. Moi drodzy, zrobiłem sobie specjalnie dzień wolnego w tygodniu, żeby zabrać na spacer wyjątkowe auto, wyjątkową gwiazdę, czyli Mercedesa SL55 AMG model R230. O samym samochodzie za chwilę, natomiast skąd w ogóle pomysł tego odcinka? Otóż chciałbym nim zapoczątkować pewną serię materiałów o samochodach wyjątkowych, o samochodach, które mogą już wkrótce odejść w zapomnienie. O samochodach, które mają pod maską porządny silnik, o samochodach, które brzmią, o samochodach, które sporo palą, ale o autach, które mają duszę. Niestety jesteśmy powoli zmuszani, czy też osaczani przez samochody, które są odkurzaczami, kosiarkami, które są tabletami. No to wszystko, jeśli chodzi o fanów motoryzacji, nie zmierza w zbyt dobrą stronę. My tęsknimy za prawdziwą motoryzacją, my kochamy prawdziwe samochody i chciałbym tym odcinkiem właśnie rozpocząć cykl materiałów specjalnych, w których takie samochody będę Wam prezentował. To jest też niezwykle ważny materiał dla mnie, dlatego że pokazuje on, jak bardzo ludzie, właściciele tych samochodów mi ufają i że chcą mi dawać samochody, swoje samochody pod opiekę, żebym zabrał je na jakieś wyjątkowe sesje zdjęciowe, żebym wypowiedział się na temat tych samochodów, jak mi się nimi jeździ, żebym zaprezentował je na swoim kanale. To jest też nagroda dla mnie za całokształt pracy, którą od kilku dobrych lat wkładam w rozwój swojego kanału. Jest to praca bardzo czasochłonna, ale praca, która mnie bardzo cieszy i napędza cały czas do działania. No bo słuchajcie, otrzymać taki samochód o wartości co najmniej 150 tysięcy złotych na tydzień do jazdy. To jest nie tylko przekazanie mi pewnej rzeczy materialnej, ale to jest też przekazanie mi pewnej rzeczy sentymentalnej właściciela takiego samochodu. No bo cóż, jeśli auto jest w jednych rękach kilkanaście lat, wiąże się z nim jakaś ciekawa, nie wiem, historia rodzinna, czy historia wejścia w posiadanie tego samochodu, no to znaczy, że dla mnie ten ktoś nie przekazuje mi tylko i wyłącznie rzeczy o konkretnej wartości materialnej, tylko przekazuje mi po prostu auto, które ma znacznie więcej wartości. I taki jest też dzisiejszy SL55 AMG. Darku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że obdarzyłeś mnie takim zaufaniem, że ten samochód dałeś mi pod opiekę na pewien czas. Ja się bardzo cieszę, że mogę z tym samochodem obcować, bo nawet gdy dach jest zamknięty, ten samochód dostarcza tak wiele pozytywnych emocji z jazdy, że naprawdę warto o nim rozmawiać. I w dzisiejszym odcinku będę głównie rozmawiał o... Będę mówił Wam o tym, jak obcuje się z takim samochodem, jak człowiek czuje się za kierownicą tego samochodu, a to wszystko będzie się przeplatało z pięknymi widokami naszych polskich rodzimych gór, a dokładnie Pienin. Choć dzisiaj pogoda też dopisuje i mamy piękny widok na Tatry, to wszystko w tym dzisiejszym materiale zobaczycie, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Oczywiście na ten i na każde następne z wyjątkowymi samochodami z duszą. Serdecznie zapraszam. Ten SL jest wyjątkowy z kilku powodów. Najważniejszy z nich, jak dla mnie, to to, że samochód nie pochodzi z importu. Samochód ten pochodzi z polskiego salonu i od początku, czyli od 2003 roku jest zarejestrowany w Krakowie, został zakupiony w salonie Mercedesa Sobiesław Zasada Automotive. Wiele SL-i na polskim rynku pochodzi z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, natomiast to jest samochód, który od samego początku znajdował się w Polsce, był skierowany, przeznaczony na polski rynek i to jeszcze potęguje moim zdaniem wartość tego samochodu. Dodatkowo, gdybyście spojrzeli na tablicę tego auta, są to tablice indywidualne, ale zaskakujące jest to, że auto ma na nich jeszcze flagę Polski. Nie są to gwiazdki europejskie. Dlaczego? Dlatego, że auto zostało zarejestrowane w Krakowie przed 2004 rokiem, wtedy, gdy jeszcze Polska nie należała do Unii Europejskiej i od cała tajemnica indywidualnych tablic z flagą. To, co jeszcze w tym samochodzie niezwykle mi się podoba i też uznaję za element wyjątkowości konkretnego tego modelu i tego egzemplarza, który widzicie dzisiaj w moim filmie, to czerwone wnętrze, czerwone skóry. Wielu z Was mogą się one nie podobać, natomiast ja uważam, że w samochodzie sportowym, w samochodzie, który ma być połączeniem elegancji i sportu, to wnętrze idealnie pasuje. Idealnie pasuje też do czarnego koloru nadwozia tego auta. Świetnie ze sobą te elementy kontrastują, no a jeszcze lepiej wyglądają na zdjęciach. Moi drodzy,
SL55 AMG czy też SL230 w bogatszych opcjach wyposażenia znacznie wyprzedzał swoją epokę. Dlaczego? Dlatego, że w tym samochodzie po raz pierwszy w Mercedesie zastosowano system Keyless Go. Kluczyk, tak zwana rybka, możemy mieć w kieszeni, natomiast za pomocą przycisków na klamkach bez problemu otworzymy samochód bez grzebania grotem kluczyka w zamku. I kolejny powód, dlaczego SL230 wyprzedził swoją epokę. W tym samochodzie zastosowano zawieszenie hydrauliczne. Oczywiście nie w każdej wersji, ale w tej prezentowanej dzisiaj wersji, jest to bardzo bogata wersja wyposażenia, mamy zawieszenie hydrauliczne, tak zwane ABC, czyli Active Body Control. To jest zawieszenie hydrauliczne, w bardzo szybki sposób pozwala nam podnieść lub opuścić samochód. Chcecie zobaczyć, jak to działa w praktyce? Spójrzcie, odpalimy samochód i zobaczycie, jak szybko to zawieszenie się podniesie, a później jak szybko się opuści. To wszystko za sprawą jednego przycisku we wnętrzu. To niefajne. Gdy potrzebujemy wjechać na krawężnik, podnosimy samochód w ciągu kilku sekund do góry. Jesteśmy na krawężniku, na chodniku, opuszczamy go. To jest coś niesamowitego. Gdy chcemy pojeździć się sportowo, wrzucamy mu tryb ABC Sport na przycisku przy tunelu środkowym. Jeździmy szybko, jeździmy nieco przyklejeni do ziemi. To jest właśnie piękne w tym SL-u. Ale jeszcze piękniejsze jest to, to już ostatnia rzecz zewnętrzna, o której Wam powiem, czy też przedostatnia. To otwierany dach. 16 sekund do szczęścia za pomocą przycisku na tunelu środkowym w ciągu 16 sekund. Dach aluminiowy, w całości przeszklony, powoduje, iż ze sportowego samochodu mamy kabrioleta, mamy roadstera, przepraszam, dokładnie roadstera, dlatego że wydłużony przód i siedzenie praktycznie na tylnej osi oznacza, iż jest to pełnoprawny roadster. A więc w ciągu 16 sekund otwieramy dach i cieszymy się promieniami słońca, które wpadają nam do środka. Dokładnie 16 sekund zajęło mi zamknięcie dachu w tym samochodzie, a to wszystko za pomocą jednego przycisku. Także nawet wtedy, gdy dopadnie nas jakiś deszcz, niespodziewanie, to możemy go w ciągu kilkunastu sekund zamknąć. No i cieszymy się niezwykle dobrze wygłuszonym samochodem. Trzeba powiedzieć otwarcie, że ten samochód jak na auto z otwieranym dachem, na szyby bezramkowe jest naprawdę dobrze wygłuszony i to pozytywnie zaskakuje. Potężny silnik, choć nie największy w tym modelu, bo największe było 6,3 litra. Tutaj mamy 5,5 V8, silnik doładowany kompresorem, więc ta sprężarka mechaniczna powoduje, iż jedzie nam on od samego dołu. Oczywiście wiąże się to też z charakterystycznym dźwiękiem kompresora. Jego po prostu trzeba polubić i zaakceptować, gdyż dla ludzi, którzy nie mieli przyjemności jazdy samochodem z kompresorem, no będzie to na pewno początkowo coś dziwnego. Ta V8 pracuje jak zegareczek. To jest piękne w tym samochodzie też, że dzięki tym 8 garom ten samochód wstaje w każdym zakresie obrotów. To jest naprawdę genialna jednostka. Pod maską jest tutaj troszeczkę przykurzone, dlatego że dawno tutaj nikt nie zaglądał, no ale to też świadczy o tym, jak dobra jest to konstrukcja, jak to, jak tak naprawdę nie trzeba tutaj patrzeć, nie trzeba tutaj zaglądać, jeśli dbamy tylko i wyłącznie o regularne serwisy, wymiany olejowe i tak dalej. To raczej jest to jednostka pancerna, a zważywszy na to, że samochód ten ma dopiero 90 tysięcy przebiegu od nowości, to naprawdę nie ma tutaj pod maską co robić. Chodźcie, zajrzymy jeszcze do tyłu, później do wnętrza, no i zabieram Was już na obiecaną przejażdżkę. Niezwykle piękna tylna część tego samochodu. Sam nie wiem, która z części tego auta bardziej mnie zachwyca. Czy wysunięty mocno do przodu przód, czy tył z przyciemnionymi fabrycznie lampami. Słuchajcie, w 2003 roku mieliśmy w tym samochodzie już lampy LED-owe. Zobaczcie, jak to auto bardzo wyprzedziło swoją epokę. No i oczywiście cztery końcówki układu wydechowego z tyłu, z których wydobywa się przepiękny dźwięk. Sam dach, o którym wspominałem chwilę temu, gdzieś się musi chować. On oczywiście chowa się do bagażnika, składa się w taką harmonijkę, zobaczcie.
Po jest w tym momencie włożony do bagażnika. Mamy tutaj niewiele miejsca, żeby cokolwiek wsunąć, jak jest złożony dach. Ale zobaczcie, co się dzieje z bagażnikiem. Ten bagażnik ma funkcję domykania. W związku z tym nie musimy trzaskać. Wystarczy, że delikatnie domkniemy klapę bagażnika i domykanie, dociąganie zrobi resztę za nas. Ale to, co najpiękniejsze, znajduje się w środku. A więc spójrzmy teraz do środka. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Tu jest tak dużo fajnych rzeczy, o których warto by powiedzieć, ale postaram się to zrobić jak najszybciej w pigułce. Przede wszystkim genialne nagłośnienie. Wtedy jeszcze nie mieliśmy Burmastera, mamy Bose. Świetnie to gra, nawet z otwartym dachem. Ta muzyka plus szum wiatru to jest coś pięknego, choć szum wiatru skutecznie utrudnia nam rozłożony windshot. Jego za pomocą jednego ruchu ręki możemy złożyć czy też rozłożyć, no i wtedy mamy lub nie mamy wiatr w samochodzie, w zależności od tego, w jakim położeniu jest siatka. Fotele. Fotele są wentylowane, podgrzewane, mają masaże, mają elektrycznie wysuwane zagłówki, mają elektrycznie regulowany w zasadzie każdy element oparcia czy też siedziska. Mają, moi drodzy, pamięć dla trzech osób, w zasadzie dla trzech ustawień. Co dalej? Ta czerwona, piękna skóra przeplata się tutaj z czarną skórą, plus z takimi perłowymi dodatkami, a góra, czyli wszystkie te słupki A oraz dach od środka, jest obszyta alkantarą w kolorze jasnym, która też pasuje do tych perłowych wstawek. Zegary wyskalowane do 330 km na godzinę. Przypominam, samochód ma elektroniczną blokadę do 250 km na godzinę, ale bez problemu pewnie da się ją zdjąć. Automatyczna skrzynia biegów. Tutaj masa tych wszystkich przycisków do sterowania ABC, o którym mówiłem, czyli zawieszeniem, do sterowania, podnoszeniem, opuszczaniem samochodu, składania lusterek, wyłączania na przykład kontroli trakcji. A to dziwadełko to jest przycisk do składania i rozkładania dachu. Zobaczcie, jaki old school jest w podłokietniku. Słuchajcie, w podłokietniku mamy uchwyt na Nokię, na starą Nokię, czyli całą instalację telefoniczną do starych, dobrych modeli Nokii, w których baterie potrafiły trzymać nawet 2 tygodnie. Co jeszcze we wnętrzu? O czym jeszcze warto tutaj wspomnieć? No przede wszystkim o tym, że pozycja za kierownicą jest genialna. Siedzimy wręcz na podłodze, siedzimy na tylnej osi, czujemy wszystko, co się dzieje z samochodem. Polecam początkującym użytkownikom jeżdżenie na włączonej kontroli trakcji, dlatego że przy każdym dodaniu gazu bez włączonej kontroli trakcji zaczyna nam się tutaj taniec z gwiazdami. Z tyłu za fotelami brak miejsca jakiegokolwiek. Mamy tam takie dwa malutkie schoweczki tylko na drobiazgi. Raczej dzieciaków tam nie wciśniemy. Deska obszyta skórą, no to auto naprawdę jest niezwykle ekskluzywne, niezwykle eleganckie i niezwykle cieszy. Właśnie, byłbym zapomniał, słuchajcie, na tunelu środkowym jest jeszcze od nowości folia po stronie kierowcy, która zapobiega kopaniu wykładziny na tunelu podczas dodawania gazu. To jest naprawdę niesamowite. Dajcie znać w komentarzu, czy też uważacie tak jak ja, że to auto jest tak bardzo wyjątkowe. Czekam na Wasze opinie, a ja już teraz odpalam i zabieram Was na przejażdżkę po wyjątkowych, krętych, pienińskich drogach w promieniach tego pięknego południowego słońca. Ależ ta pogoda mi dzisiaj dopisała. Niesamowicie się cieszę. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj, gdzie mamy 14 stopni, w słońcu jest nawet więcej, no to otwarcie dachu uważam za obowiązkowe, dlatego że ten samochód z najwięcej klimatu i najwięcej stylu moim zdaniem ma wtedy, kiedy dach jest otwarty. A dzięki temu, że jest tutaj windshot, no to tak naprawdę nie mamy żadnych zawirowań powietrza i tutaj nie musimy narzekać na to, że nam wieje w czuprynę, bo przyjemność jazdy jest naprawdę świetna. Nie mówiąc o tym, że w środku, nawet przy otwartym dachu, jest bardzo cicho. Ta 8-garowa jednostka na kompresorze naprawdę jest niesamowicie elastyczna. Tutaj przy każdym dodaniu gazu silnik automatycznie wkręca się na obroty, auto automatycznie wstaje. Jak jest sucho, odpychamy się bardzo szybko. Jak jest mokro, to zaczynamy taniec z gwiazdami. Ważne jest też w tym samochodzie to, że wszystko to, co najważniejsze, to mamy pod ręką. Mamy multifunkcyjną kierownicę z poziomu, który obsługujemy oba komputery. Mamy tutaj dwa komputery, jeden z lewej, drugi z prawej strony. Na nich mamy najważniejsze informacje odnośnie stanu oleju, odnośnie przebiegu, także informacje wyświetlane z nawigacji, także informacje dotyczące radia, czy też muzyki, której słuchamy. Więc słuchajcie, 2003 rok, a mamy tutaj naprawdę rozbudowane mocno kwestie systemów. Mamy duży ekran nawet na radio.
radiu, słuchajcie, radio z nawigacją. W tamtych czasach oczywiście nawigacja obsługiwała płytki CD. A propos płytki CD jeszcze. Dawno nie słuchałem kompaktów. Dzięki temu, że jeżdżę SL-em, od wczoraj mogłem odkurzyć swoje stare płyty CD, wrzucić je tutaj, no i rozkoszować się dźwiękiem Bose. Ależ to jest klimat tego samochodu. Mimo tego, że auto jest stworzone już po 2000 roku, czyli można powiedzieć, że auto jest raczej nowsze niż starsze, to mimo wszystko ten upływ czasu tutaj widać. Upływ czasu na zasadzie takich właśnie pojedynczych smaczków, które dzięki którym możemy się cofnąć w tamte lata. Super w tym samochodzie jest to, że mamy tutaj naprawdę połączenie komfortu, połączenie wyposażenia, połączenie takiej jakości prawdziwej limuzyny z autem sportowym, z roadsterem, bo środek tego samochodu, jego wykonanie, materiały użyte do wykonania oraz niesamowicie bogate wyposażenie powodują, że z tego samochodu nie chce się wysiadać, ale cały czas jest to auto sportowe, więc to jest niesamowite połączenie. I tutaj muszę przypomnieć raz jeszcze, że ten samochód ma bardzo wiele wspólnego z S-klasą W220, stąd wyjaśnienie tego bardzo bogatego wyposażenia, tego świetnego, tej świetnej jakości materiałów w środku, no bo w końcu klasa S jako klasa wyższa reprezentuje niesamowicie wysoki poziom jakości. No więc tutaj połączenie tej S-klasy z autem sportowym to jest naprawdę coś pięknego. Z tego auta po prostu nie chce się wysiadać. Jezu. Czasem mam wrażenie, że kompresor w tym samochodzie to jest takie dodatkowe dzieło szatana, które powoduje, że ten samochód po prostu jest jeszcze bardziej narwany, jeszcze bardziej agresywny. Naprawdę. Słuchajcie, każdy, kto miał kontakt z SL-em, czy 55, czy z SL-em 600, czy 6-3 AMG, wie, o czym mówię. I ten samochód przed liftem ma mnóstwo charakteru. Uważam, że SL230 po lifcie nie jest już tak bardzo ładny, jak ten przedliftowy model. Ten przedliftowy model jest taki klasyczny, ma niezwykle klasyczną linię, a ta wersja poliftowa troszkę przypomina mi CLS-a. To już nie do końca do mnie przemawia, ale ten przedliftowy, wnętrze tego samochodu, ten wygląd zewnętrzny niezwykle drapieżny, te wloty na błotnikach przednie, które są ukłonem w kierunku pierwszego SL-a, tak zwanego Gullwinga. Mistrzostwo świata, naprawdę mistrzostwo świata. Uważam, że ten samochód starzeje się naprawdę z klasą. To auto starzeje się godnie. I nie powinien Was dziwić fakt, że ten samochód z miesiąca na miesiąc i z roku na rok po prostu drożeje. Więc jeśli macie taki samochód w garażu, albo chcecie mieć taki samochód w garażu i kupić go jeszcze w miarę w rozsądnych pieniądzach, to czas najwyższy. Dlatego, że egzemplarze już teraz sięgają prawie 200 tysięcy. Myślę, że ten egzemplarz, którym jeżdżę, spokojnie około 160 tysięcy, jest na chwilę obecną wart. Warto się zastanowić, czy mając taki samochód, warto nim jeździć w zimie, kiedy te warunki drogowe są średnie, kiedy mamy na drodze piasek, kiedy mamy śnieg. Po pierwsze, kwestia naszego bezpieczeństwa. To auto, gdy jest mokro, zachowuje się bardzo nieprzewidywalnie. Nawet z włączonym systemem ESP, mimo że nie jest to najmocniejsza wersja, bo jest to SL55, on zachowuje się jak dzikie auto, jak samochód, który bardzo ciężko okiełznać, więc musimy delikatnie obcować z tym gazem. I tutaj największa przyjemność jazdy tym samochodem jest w trasie, gdy już mamy jakąś konkretną prędkość, 80, 60, żeby nie uślizgiwać przy starcie. Wtedy, gdy mamy już to auto napędzone, dodajemy gazu, on momentalnie skleja i ta V8 wkręca nas na obroty. A gdy jest mokro, gdy jest ślisko, gdy próbujemy tym autem ruszać, gdy też mocniej dodajemy gazu na mokrym, naprawdę musimy uważać na to, co się dzieje. Jest to troszkę niebezpieczne, dlatego ja zawsze będę uważał SL55 AMG za samochód, który jest autem stricte albo weekendowym, albo samochodem na letnie, piękne, ciepłe dni. Bo tutaj dla mnie użytkowanie tego samochodu przez 365 dni w roku kompletnie mija się z celem. Mija się też, po prostu mija się to ze względu na brak przyjemności jazdy tym samochodem w zimie. Nie czujemy się zbyt pewnie za kierownicą tego samochodu, gdy jest mokro. To auto jest najzwyczajniej w świecie szalone i niebezpieczne. I tego nie da się ukryć. Co jeszcze powiedziałbym o charakterystyce jazdy, o charakterystyce pracy tego samochodu? No przede wszystkim to, że ten samochód na pneumatyce mam wrażenie, że jest delikatnie miększy niż na zwykłym zawieszeniu.
Być może jest to kwestia tego, że od nowości mamy tutaj jeszcze oryginalne miechy, oryginalne amortyzatory i one też przy tych 90 tysiącach kilometrów są już troszkę wyeksploatowane. Natomiast mam wrażenie, że w zakręcie, nawet pomimo tego, że mamy tutaj włączony tryb ABC Sport, ten samochód jest nieco miękki. I tutaj zadbałbym o to, żeby zawieszenie w tym aucie usztywnić. Oczywiście wiem, że wiąże się to z utratą swego rodzaju komfortu, który ma ten samochód, który zapewnia nam ten samochód. Natomiast, no niestety, ale nie czuję się zbyt pewnie w zakręcie tym samochodem. I to jest taka rzecz, która troszeczkę odstrasza mnie od szybszej jazdy tym autem. Natomiast, gdy jest długa prosta, gdy dodaję gazu i czuję wciśnięcie w fotel w tym samochodzie i czuję ten narastający dźwięk, przepiękny, równy dźwięk V8 i kompresora świszczącego, to jest naprawdę coś niesamowitego. I oczywiście wiecie, jak to w starym samochodzie, no auto ma już 18 lat, więc najnowsze, najmłodsze nie jest. Tu trzeszczy jakiś plasticzek, tu coś stuka, tu coś puka, ale wszystkie te problemy znikają w momencie, gdy otworzymy dach. Także teraz w tym momencie nie mamy z tym żadnego problemu. Oczywiście, gdy dach jest złożony, słychać delikatnie, że nie jest to konstrukcja trwała, sztywna, że jest to konstrukcja ruchoma, bo zawsze gdzieś któryś zawias czy któryś element będzie troszkę skrzypiał, będzie troszkę piszczał. Ale słuchajcie, to jest samochód, któremu to nadaje klimatu. To jest samochód, który godnie się starzeje, który z roku na rok jest coraz lepszy, jest jak wino. Czym starszy, tym lepszy. W związku z tym takie gdzieś tam wytwarzane dźwięki przez niego, delikatne skrzypienia, czy właśnie takie koncerty plastików, to wszystko powoduje, że w tym aucie to po prostu ma swój urok. Wiem, że wielu z Was interesują nowości, interesują nowinki techniczne, natomiast ile w kółko można oglądać nową Octavię, tylko w innym opakowaniu? Czytaj, nowego Leona, nowego Golfa, czy nowa ma trójkę. Owszem, te samochody są ciekawe na zasadzie takiej, że wielu z Was chce je kupić, więc potrzebują informacji, potrzebują materiałów, które obejrzą przed zakupem, żeby się upewnić w swoich decyzjach. Ale nie możemy w tym wszystkim zapominać o samochodach takich jak ten. O tym, że są samochody stare, samochody klasyczne, youngtimery, samochody, które mają swoją duszę, samochody, które po prostu znikają. Bo dzisiaj nawet AMG już wychodzi z 8-garowych silników. Wkrótce pewnie wrzucą tam silniki elektryczne. BMW M, wkrótce dostępne z silnikami elektrycznymi. Słuchajcie, dokąd to zmierza? Cieszmy się taką prawdziwą, klasyczną motoryzacją z pięknymi, paliwożernymi silnikami pod maską. Bo my, jako prawdziwi petrolheadzi, kochamy taką motoryzację, bo taka motoryzacja jest po prostu najpiękniejsza. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Odcinka, który wprowadza pewną nową serię materiałów na moim kanale. Materiałów, w których niezwykle spokojnie, odpoczywając za kierownicą, opowiadam o samochodach pięknych i samochodach wyjątkowych. A już wkrótce u mnie niezwykle klasyczne Porsche 911. Także subskrybujcie, łapki w górę. Dziękuję Ci, Darku, bardzo serdecznie za udostępnienie tego samochodu, bo każdy przejechany kilometr za kierownicą tego auta to jest coś, co pozwala mi naprawdę odpocząć od tego codziennego zgiełku, od tego biegu, od ilości pracy. Głowa w tym aucie po prostu odpoczywa. Dzięki serdeczne, subskrybujcie, łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Naciśnij przycisk subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy nowych materiałów. Zapraszam.